scenami tak naprawdę cieszymy się z mety, bo ukończyć każdy Dakar to nie jest wcale tak łatwo. Były to zawody, można powiedzieć, mieszane oczywiście z różnymi przygodami, ale na pewno najbardziej cieszę się z tego, że mamy bardzo mocne tempo i możemy trzymać tempo czołówki, co jest dla nas najważniejsze. Oczywiście było trochę przygód technicznych z samochodem, ale tego nie zawsze da się uniknąć. Trudny rajd, Arabia Saudyjska jest fajnym terenem do zrobienia rajdu Dakar, ale wymaga to na pewno jeszcze lepszego przygotowania samochodów i większego doświadczenia na tym terenie. Współpraca z Timo była bardzo dobra, bardzo się cieszymy, że to dobrze działa i jesteśmy obydwaj bardzo zmotywowani i zgranym takim zespołem w różnych sytuacjach, i w tych super, i w tych cięższych, które też nas spotkały, więc bardzo się z tego cieszę. Kończymy Dakar i tak naprawdę teraz myślimy już o następnym, bo jeżeli ten nie poszedł idealnie, no to trzeba się dobrze przygotować do następnego. Yes, for sure it's even more difficult to swallow if you know that we could have been quite far in front, even close to the podium, maybe on the podium, so it's very hard for us, but now we learned a lot, I think, and we need to see now for the future to make the right decisions to have the next Dakar maybe much better, hopefully much better. No chyba to mój najbardziej stresujący rajd w życiu, pod takim względem, że trasa była dosyć niebezpieczna. Dzisiejszy odcinek jechało mi się bardzo dobrze, jechałem dosyć szybko jak na swoje możliwości. Międzyczasem miałem między 5 a 9 miejscem, więc fajnie. Cieszę się, że udało nam się dojechać do mety. W tej edycji na pewno było dużo więcej kilometrów niż w dwóch poprzednich. Cała Arabia była dla nas nowa, musieliśmy się mieć na baczności, żeby nie skończyć, no tak jak niestety wielu motocyklistów. Teren był bardzo ciekawy, ale już mamy jakieś doświadczenie na przyszły rok, także fajnie. W Ameryce Południowej skończyły się już możliwości, a tutaj w Arabii Saudyjskiej kraj jest bardzo duży. Teren jest super zróżnicowany i mogliśmy się ścigać naprawdę od wyschniętych rzek, po wydmy, przez twarde drogi, miękkie drogi, dlatego w jednym kraju mogliśmy doświadczyć bardzo wielu typów terenu. Myślę, że to dobry kierunek. Ja czuję się dobrze, dla mnie ten rajd mógłby jeszcze trwać. Drugi tydzień, mam dużo do poprawienia w sprzęcie, który no, niestety nie mógł rywalizować na tym rajdzie z resztą. Jestem na bardzo dobrej, piątej pozycji, tak jak zapowiadałem. Dostałem karę, zepsułem silnik, więc dużo się działo, a już od poniedziałku zaczynam przygotowania do Dakaru 2021.